Holy shit! A dzień dobry, witam moi drodzy bardzo serdecznie na kolejnym materiale na kanale Tak Sobie Gadam. Dzisiaj grube zakupy, chyba ostatnie z większych grubych zakupów w tym roku, gdyż skompletowałem 10 sztuk gier na różne platformy. Natomiast już w późniejszym terminie tych gier znacząco będzie mniej, także to są prawdopodobnie ostatnie takie większe zakupy, które zrobiłem. Oczywiście nie robiłem ich w ciągu jednego miesiąca, to się nazbierało w ciągu tam dwóch miesięcy. W każdym razie zaczynamy, nie przedłużając, bo moje pitolenie na pewno za bardzo nikogo nie interesuje, więc lecimy z koksem. Moi drodzy, pierwszy tytuł, który zakupiłem, i o dziwo, z tego co pamiętam, nie prezentowałem go na kanale, ostatnio przynajmniej, tak mi się wydaje. Przeglądałem ostatni materiał i nie było tej gry. Słuchajcie, Everybody Want to Switch, to jest kontynuacja tytułu z roku 2017 o nazwie Want to Switch. Jest to kompilacja gier ruchowych na Switcha. Bardzo dobry tytuł, jeżeli chodzi o gry no po prostu z kimś, tak? Testowałem kilkanaście tytułów w tej grze. Cena tutaj widzę, jaka mnie wyniosła, to 128 zł i nie wiem, czy to było 128, chyba z wysyłką. Oczywiście standardowo gamę Infinity. Tak jak mówiłem, komplikacja gier ruchowych, bardzo dobrze nadająca się na wszelakie imprezy. Powiem szczerze, że naprawdę fajowo to wygląda. Wyłączę sobie światło, bo się odbija. Także polecam. Poprzednią kompilację też polecam sobie zakupić, pograć, bo no, te gry ruchowe na Switcha naprawdę bardzo fajnie wyglądają i też w nie bardzo fajnie się po prostu gra. Kolejne dwa tytuły. Te tytuły akurat dostałem, będąc na wyjeździe w Ostródzie, odwiedzając Maciusia, Macieja Mizo. Dostałem gratisowo dwa tytuły, które wziąłem sobie do kolekcji. Otóż, moi drodzy, pierwsza z gier to Call of Duty Modern Warfare 3. Jest to wersja amerykańska, wersja angielska. Mam tego Call of Duty również na konsolę 360 Xboxa, natomiast postanowiłem sobie ją też wziąć na PS3. Ostatnia z części trylogii Modern Warfare, aczkolwiek w chwili obecnej mamy Modern Warfare'y na 9. generację. Był Modern Warfare 1, 2, 19, Modern Warfare 2, a teraz w listopadzie wychodzi Modern Warfare 3. To jest poprzednia kompilacja, poprzedni tytuł. Te nowe Modern Warfare to takie jakby rebooty tych Modern Warfare'ów. Dobra strzelanka, dobra kampania, intensywna. Jeżeli chodzi o multiplayera, to średnio się może będę wypowiadał, bo za bardzo nie gram. I drugi tytuł, który otrzymałem również za friko w prezencie, a raczej wziąłem sobie do kolekcji, to Battlefield Bad Company 2. Książeczki nie ma, ale szczerze powiedziawszy mała strata. Kilka rysek grubszych na płycie, ale mam nadzieję, że gra działa. Co tu można powiedzieć? Battlefield Bad Company 1, Battlefield Bad Company 2, akurat Bad Company 1 nie mam w swoich zbiorach. Był to dobry tytuł, jeżeli chodzi o właśnie singla, o fabułę, i Battlefield Bad Company również był dobrym tytułem, jeżeli chodzi o kwestie multiplayerowe. W jedynkę na multiplayerze nie grałem, o ile w ogóle jedynka miała multiplayera. Chyba miała. Natomiast grałem w dwójkę multiplayera, grałem w potem był Battlefield 3, bo wszyscy czekali na Bad Company 3, ale EA nigdy Bad Company 3 nie wydało. Dobry tytuł. Polecam. Teraz, moi drodzy, gry, które kupiłem. Może zaczniemy od nowszej platformy, jak już jesteśmy tutaj w tych nowszych klimatach. Zakupiłem kilka gier od Maciusia właśnie. Między innymi, moi drodzy, zakupiłem sobie Titanfall
i tam Titanfall chyba dwójka coś tak nazywa. Kiedyś miałem Titanfalla na PlayStation 4 i tego Titanfalla na PlayStation 4 przelazłem, ale postanowiłem go sprzedać. Natomiast w chwili obecnej postanowiłem go odkupić, ale na Xboxa. Tytuł fajny, szczerze powiedziawszy. Mnie się kampania podobała. Fajny również multiplayer. Tu jest tylko jakiś ubytek, jak widzicie, było w nieconko. Właściwie to nie wiem, czy by nie wymienić tego pudełka. Może nie. Fajny multiplayer, troszkę pograłem. Pograłem w kampanię. Spoko. Dlatego postanowiłem odkupić, ale tym razem na Xboxa. Cena? Chyba za 15 bodajże Maciuś sprzedał mi tego Titanfalla. Ciekawy FPS-ik, szczerze powiedziawszy. Lubię dobre FPS-y. No i teraz kanonada. Kanonada asasynów, moi drodzy. Assassin's Creed Black Flag. Greatest Hits, wersja polska. Wymieniałem pudełko, jest pudełko, teraz są te pudełka na Xboxa bez tych logo Xbox One, chociaż one mi się podobało, nie wiem dlaczego Microsoft z tego zrezygnował. W każdym razie wymieniłem sobie pudełko, akurat kupiłem tak, jakbym wiedział, że to są te bez tych logów, to może bym kupił inne, ale dobra. Generalnie jest to oryginalne pudełko Xboxowe. Assassin's Creed Black Flag, oczywiście pyły. Po polsku komplecik, jest komplecik, super zajebiście. Nigdy w Black Flaga nie grałem, co prawda mało wspólnego z Assassinem, gdyż to jest gra o piratach, tylko gościu ten Edward chyba, czego on tam ma, Kenby? Nie, Kenby to był w Alone in the Dark, ale ten też chyba ma Edward. Znalazł szaty Assassina i tak się przebrał i wielki Assassin's Creed, ale to jest bardziej gra o piratach. Pływanie na statku, no piraty generalnie. Zawsze byłem ciekaw tego tytułu, nigdy jakby nie było czasu za bardzo, żeby też w tą grę jakby sobie po prostu pograć. Natomiast teraz się nadarza sytuacja, kiedyś na pewno do tego Assassina nie, że wrócimy, tylko po prostu po niego sięgniemy. Chyba 20 zł, tak mi się wydaje, za tego Assassina. Tam było 15, tu chyba za dwie dychy, także moim skromnym zdaniem dobra cena. Kolejny tytuł, który zakupiłem, to Assassin's Creed Origins. Tak jest, moi drodzy. Assassin's Creed Origins. Pierwszy Assassin mocno restartowany, jeżeli chodzi o serię, aczkolwiek Black Flag już miał lekkie zalążki tego wszystkiego. W Originsie bardziej poszli w ten cały system wiedźminowski. Dużo gier powstawało w ogóle po Wiedźminie. Na modłę wiedźminowską, aczkolwiek ten Assassin's Creed Origins okazał się no dobrym tytułem. Wiele osób, raczej większość osób chwali Originsa, Egipt, te sprawy. Wersja polska, co prawda tutaj troszeczkę zmiętolona jest okładka, to widać pod światłem, ale nie będę narzekał, nawet powiem wam szczerze, aż tak mocno mi się to nie rzuca w oczy, więc powiem szczerze, że całkiem spoko. Ten Assassin chyba też za 20 zł. Ja wiem, że ja tu płaciłem 8 dych chyba za wszystko, także jakby ceny bardzo fajne. No, dałem ceny też takie, jakie są na Allegro. Też tutaj nikogo, jakby to powiedzieć, nie trzepał na pieniądz. I ostatni tytuł, który zakupiłem również od Maciusia, to, moi drodzy, właściwie odkupienie gry Assassin's Creed Odyssey. Oryginalnie Odyssey miałem na PS4. Ta gra mnie zmęczyła. O ile tutaj było chyba 60 godzin, żeby grę przejść, tak tutaj już trzeba było pierdolnąć 150. Mnie ta gra zmęczyła po chyba 55 godzinach. Byłem podjarany Odyssey ze względu na motywy greckie i tak dalej, ale ta gra jest za duża. To już jest mocno przekombinowane. Plus do tego no niesmacznie dochodzą opcje takie jak bi i te sprawy, nie będę rozwijał. Natomiast postanowiłem odkupić sobie do kolekcji, ale tym razem odkupić do Xboxa Odyssey. Czy będę do tej gry wracał? Powiem szczerze, chyba nie. Chyba nie będę do tego tytułu wracał, prędzej Originsa ogram całego, bo na niego mam jakby ochotę, żeby go sobie tutaj ograć. Natomiast Odyssey niestety nie bardzo, aczkolwiek odkupiłem, też pudełeczko wymieniałem, bo był problem z zawiasami, zawiasy
po prostu w transporcie się spierdzieliły. Także też dwie dyszki, 20, 40, 50, 60, 75, bo 80 zł bodajże za 4 tytuły na Xboxa, do kolekcji Xboxa. No i ostatnie 3 tytuły, które również zakupiłem, tym razem na starszą konsolę, tak, retro, moi drodzy. Slide 2, Band of Chief, nie wiem, czy coś tak czyta. Sucker Punch, Sucker Punch znany z Infamous, przykładowo. Mam Tifa, to się chyba Thief mówi nawet. Nie, przepraszam, to nie jest Thief, to jest Sly. Wybaczcie, pomyliłem się z jedną grą. Mam Slaya 3, bo od 3 Slaya zaczynałem, w sensie kupiłem. Teraz kupiłem Slaya 2. Jeszcze by wypadało kupić Slaya 1, ale on tak chodzi w granicach 120-150 złociszy. To jest bodajże Angol. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż tu są opisy Finlandia, Norwegia, Szwecja, ale jest tu, to jest po angielsku bodajże chyba, czy nie? A będę wam powiem. Chyba po angielsku napisy. Komplecik. W dosyć przyzwoitym stanie. Nie najgorszym, akceptowalnym przeze mnie stanie. Ile ja za tą grę zapłaciłem? Nie mam tu rachunka. Rachunku. Zobacz, nie? Ale chyba z wysyłką coś koło 100 zł. Chyba 8 dych ten slaj kosztował. Także te gry na PlayStation 2, no niestety są drogie. Tak bywa. Kolejny tytuł, przedostatni, który zakupiłem na PlayStation 2, to, moi drodzy, legendarny, moim zdaniem legendarny, jedna z legendarnych części, Tekken 4, który też swoją drogą był ogrywany już na kanale. Tak sobie gram, macie tam live streama z Tekkena 4, zachęcam do zaglądania, jeżeli ktoś chce. Słuchajcie, moi drodzy, też wersja, co prawda tu okładka jest podobnie jak w tym przypadku, to będzie angielska, Angol, tu też był angielska, Angol gra, natomiast okładka już jest w językach skandynawskich, o, tak to się papachowo nazywa. Słuchajcie, komplecik, i uwaga, komplecik z tym. Szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, co na tej płycie jest. Trzeba będzie to kiedyś sprawdzić, odtworzyć. Ja kiedyś polowałem na taką wersję i udało mi się znaleźć. Płyta była w renowacji, bo niestety mi nie odpowiadała, więc wysłałem ją na renowację. W tym momencie płyta jest po prostu... To jest lustro. To jest igiełka. 10 zł bodajże chyba płyta DVD na renowacji, także była na czyszczonku, jestem zadowolony, śmiga, działa jak igła. Tekken 4, pierwszy tytuł na PlayStation 2, pierwszy Tekken na PlayStation 2, wcześniej był Tekken Tag Tournament, który graficznie pokazywał jakąkolwiek moc PS2, choć Tekken jak Tekken, no moim skromnym zdaniem aż tak bardzo udany nie był. Zdecydowanie Tekken 5 był lepszą częścią, no ale do kolekcji tego Tekkena 4 odkupiłem. Raczej kupiłem sentymentalnie, bo za dzieciaka ogrywało się piraty. I ostatni tytuł na również PlayStation 2, i tym samym jest to 10 tytuł, który kupiłem. W sensie tutaj 10 gier kupiłem, to jest teraz 10. To Tekken 5 właśnie. Tekken 5, w którego zagrywałem się kilkanaście dobrych miesięcy, jak nie rok, nawet ponad. Też na piracie oczywiście. Tutaj kupiłem Original, moi drodzy, wersji premierowej. Powiem szczerze, ciężko dostać wersję premierową. Trzeba się trochę naszukać. Dużo jest niestety platinum. Ja raczej wolę premierówki niż platinówki, więc staram się ich w ogóle nie kupować. Zresztą mam platynowych edycji z PlayStation 2, może 2-3 sztuki. Słuchajcie, moi drodzy, Tekken 5, on tutaj kosztował wtedy, tu jest paragon z Games 4 AS, 50 zł, sama gra 30, wysyłka 20, aczkolwiek ja ją kupiłem chyba troszkę taniej, bo to kupiłem od osoby prywatnej już. Jest to komplet, aczkolwiek nie jestem niestety zadowolony z samej płyty, bo ta płyta, no, nosi ślady tutaj
że tak powiem, widać pod światło, prawda? Też by się przydało ją wysłać na renovation i zastanawiam się, czy tego po prostu nie zrobię. Prawdopodobnie to zrobię, aczkolwiek gra oczywiście działa. Co do samego Tekena, najlepsza odsłona, moim skromnym zdaniem, po Tekenie 3. Świetna kampania jakby fabularna, dużo nowych zawodników, no super tytuł, naprawdę świetna gra, dużo w nią grałem, do dzisiaj świetnie wspominam, jeszcze z niej live'a nie było, ale ten live się na pewno pojawi. No i chyba tyle, moi drodzy, z tych opowieści. 10 tytułów zakupionych na przestrzeni bodajże chyba 2 miesięcy. Jeden z większych tutaj moich gamingowych zakupów. Do końca roku jeszcze coś się pojawi na kanale, ale będzie tego znacząco mniej. Tyle. Trochę na PlayStation 2, trochę na Xboxa, trochę na PS3, coś na Switcha. Tyle. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za poświęcony czas odnośnie tego materiału. Jeżeli chcesz, kumplu złoty, koleżanko złota, może zostawić łapkę w górę, może zostawić łapkę w dół. Może zostawić również komentarz. Napisz jakieś wspomnienia z Tekena 5, może z Tekena 4. Opisz Sly'a, czy warto w tą grę w ogóle grać, czy ją sprawdzić. Czy Assassiny ci się podobały, te nowe, który ci Assassin podobał najbardziej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, hejo, pa, pa.